ostatnie 3 lata czuł się jako buhariaka. Rozumiem to, co się dzieje w Warszawie, ale rozumiem to, co się dzieje w Kielcach, co się dzieje w poszczególnych miejscach. Ja po prostu tylko wyuczyłem się automatycznie związany ze słowem władza. I mam świadomość również, że moje zwycięstwo w tych wyborach to będzie następne 5 lat takiej satysfakcji, że reprezentuję tą władzę, tą szeroką władzę. I to dla mnie jest niezwykle ważne. Dwa miesiące temu rozmawiałem z moim przyjacielem, mistrzem francuskiego z panem Bompartem. Poprosił mnie o rozmowę. I on jest patriotą francuskim, ma, jest już sędziwym człowiekiem. Powiedział: wiesz, jestem w rozpaczy, bo uważam, że Francja zmierza ku katastrofie. Ja mówię, chodzi o imigrantów. Też, ale jest coś ważniejszego. Mianowicie dzisiaj we Francji podatki są jedne z największych w Europie, a deficyt również jeden z największych w Europie. Dokąd to może trwać? Pytanie, czy znajdzie się francuska Margaret Thatcher? Mam wątpliwość. A obecność imigrantów ogranicza takie działanie, bo trudno wynosić na sztandary patriotyzm. I powiedział niezwykle ważne zdanie. Zazdroszczę ci Polski, bo przyszłość Europy widzę w Europie Środkowo-Wschodniej i widzę w Europie Środkowo-Wschodniej na czele z Polską. Po tym stwierdzeniu trochę się przeraziłem, co by się stało, jakby 3 lata temu Platforma i PSL na kolejną kadencję wygraliby wybory. On by mi już tego nie powiedział. Jestem o tym przekonany. To, co w tej chwili się dzieje w Polsce, w moim odczuciu jest tak historycznie ważne i tak piękne, że powinniśmy być z tego dumni, że siedzimy tu w tej sali. Deklaracja podpisana. Deklaracja. Ja nazywam to deklaracją miłości o tym, że są gotowi przyjmować imigrantów, że to ze względów humanitarnych. I proszą mnie również o podpisanie, żeby mieć komplet, to mówię, podpisz również tą deklarację. Ja powiedziałem, dobrze, ale zadam wam dwa pytania. A właściwie zadam wam jedno, a zadam to jedno pytanie. Jedno pytanie będzie retoryczne, nie odpowiadajcie, bo powiecie, że jestem złośliwy. A drugie chciałbym, żebyście mi odpowiedzieli. Jeżeli mi odpowiecie, to się podpiszę pod tą deklarację. Pierwsze to retoryczne to brzmi tak. Gdzie jest granica? 5 milionów, 10, może 100 milionów, bo chętnych nie zabraknie. Ale dobrze, nie odpowiadajcie mi. Za to drugie jest ważniejsze dla mnie. Mówicie, że to jest działalność humanitarna. To wytłumaczcie mi, dlaczego wspieracie młodych, przede wszystkim silnych, bogatych mężczyzn, których stać jest za parę tysięcy zjawić się w Europie, a zostawiliście tych najbiedniejszych, tych słabych, którym nikt ręki nie podaje. To jest według was humanitaryzm? No, ręki się nie podaje z różnego powodu, ale najczęściej u moherów to jest to lekceważenie, że są podziały, ten lepszy, ten gorszy, to może tak najprościej powiedzieć. Nie podpisałem. Nie wystarczy. Wystąpienie obecnego prezydenta Kielc Wojciecha Lubowskiego podczas Regionalnej Konwencji Samorządowej Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach właśnie wcześniej. Głos zabrał prezes partii Jarosław Kaczyński, który mówił m.in. musimy przemalować województwo z zielonego na niebieskie, nawiązując do barw PiS-u i PSL-u. A podczas konwencji w Kielcach głos zabierze także premier Mateusz Morawiecki. To przemówienie będziemy dla państwa również transmitować na antenie Polskiego Radia 24. Tymczasem niespełna 3 minuty pozostały do godziny 13. Reklama. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się
się okres jesienno-zimowy. Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Barbara? No? A słyszałaś, że jak Mariolka kupiła smartfona w Media Expert, to dostała z powrotem 500 zł? Mariolka, 500 zł? Skąd? Jak to skąd? Z bankomatu. Teraz kup w Media Expert nowoczesny smartfon Samsung Galaxy S8 lub S8 Plus z dużym ekranem, a dostaniesz 500 zł zwrotu. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Zmiany biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Głodni, obdarci, zziębnięci. Przeżywaliśmy tej zimy radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Teraz w gazetce OBI atrakcyjne oświetlenie, taniej nawet do 40%. Wybrane lampy, kinkiety, plafony, żarówki i nie tylko w promocyjnych cenach. OBI, bo warto. Oferta ważna do 23 października, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Szczegóły w gazetce. Po reklamie. A my teraz wracamy do Kielc, gdzie trwa konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Głos teraz zabiera premier Mateusz Morawiecki. Czuję się zawsze znakomicie. Nie tylko dlatego, że jest to ziemia polska, prapolska, arcypolska, ale też dlatego, że właśnie z tej ziemi wywodzi się moja rodzina. A więc czuję się tutaj po prostu jak u siebie w domu. Mogę? Ale żebym się czuł jeszcze dodatkowo jak u Pana Boga za piecem, to brakuje mi jednego. Brakuje mi wielkiego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości na ziemi świętokrzyskiej. Tutaj, Szanowni Państwo, niedaleko stąd jest Morawica, stąd wywodzi się cała moja rodzina. Morawiccy, tak się kiedyś nazywaliśmy. Mój pradziadek był zresztą w Nawarzycach Nieodległych pisarzem gminnym, a więc też zajmował się działalnością związaną z państwem, bo wtedy to było przeplecone, nie było państwa polskiego, wiadomo, przed I wojną światową i też można powiedzieć, poszedłem w jego ślady. Mój dziadek na tej ziemi świętokrzyskiej wraz ze swoimi braćmi walczył w oddziale Armii Krajowej Jędrusie pod dowództwem Romana Dulęby. Walczył między innymi w takiej głośnej akcji odbicia z Jędrzejowa właśnie Leszka Cichego z rąk gestapo. Udanej akcji. Tutaj właśnie, prawda, każdy zna tę zwrotkę pierwszej kadrowej, ale przejdzie migiem, byle tylko w nogę. Prawda, chociaż do Warszawy mamy długą drogę, ale przejdzie migiem, byle tylko w nogę. Tutaj właśnie stąd. Tu rodziły się Legiony Polskie, które stały się zalążkiem polskiego wojska. Tutaj ta ziemia ma niebywałą tradycję polskości, walki o polskość, insurekcja kościuszkowska, powstanie listopadowe, oczywiście powstanie styczniowe i później walki w czasie II wojny światowej, o których mówił już też pan prezes, i walki po II wojnie światowej. I ta wielka tradycja tej ziemi, sięgająca jeszcze też wielu wspaniałych wydarzeń, takich choćby jak zjazd na zamku w Chęcinach, który
w jakimś stopniu może być uważany za pierwszy Sejm Polski, czy na ziemi świętokrzyskiej dzisiaj leżące chyba najmniejsze miasto polskie, bo od niedawna jest to miasto, Wiślica, i tam nadane statuty wiślickie przez Kazimierza Wielkiego jako ten pierwszy kodeks praw polskich. To arcypolskie i niezmiernie ważne akcenty życia polskiego, tworzenia polskiej historii. Zawdzięczamy ziemi świętokrzyskiej. I podkreślam to, bo jest rzeczą niezwykle ważną, żeby odczytywać właściwie dzisiejsze intencje, dzisiejszą wiarygodność tych, którzy się powołują na pewne tradycje, niesłusznie, o czym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, i tych, którzy faktycznie reprezentują te wielkie tradycje historii Polski, niepodległościowe, tradycje walki o niepodległość, ale też o lepszą Polskę, takiej walki pozytywistycznej. I Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje te najlepsze tradycje ruchu ludowego i walk o niepodległość Polski. Natomiast ci inni, którzy mienią się ruchem ludowym, takich tradycji nie reprezentują. Są tutaj osadzeni. Ale naszym zadaniem poprzez naszą politykę jest zmienić tę rzecz. I tutaj właśnie z tej ziemi też w ostatnich latach swojego życia wyszedł, czy pisał w ostatnich latach swojego życia Wincenty Kadłubek, piękne, zresztą w Jędrzejowie, piękne zdanie, że tożsamość jest matką każdej społeczności. Jakże aktualne dzisiaj dla nas, Europejczyków, Polaków, którzy walczymy o naszą tożsamość, rozumiejąc, że zanim ktoś jest Europejczykiem, to jest Włochem, Francuzem czy Polakiem. Dlatego tak słusznie odpowiedział pan prezydent Lubawski na to zaproszenie prezydentów innych miast, którzy chcą, być może po to też jest ta propozycja Platformy Obywatelskiej likwidacji urzędów wojewódzkich, żeby potem, omijając mechanizmy państwa, zapraszać tutaj dziesiątki tysięcy, setki tysięcy uchodźców, nie bacząc na to, że w pierwszej kolejności mamy powinność wobec społeczeństwa polskiego, a tam jest jeszcze dużo potrzeb i dużo rzeczy do załatwienia. Nasz wspaniały kronikarz też zapisał takie znamienne zdanie, tenże sam Kadłubek, że sprawiedliwość oznacza, że działa się na rzecz tego, który może najmniej. Który może najmniej. Czyż nie jest to motto działania Prawa i Sprawiedliwości? Tak. To jest właśnie motyw przewodni naszego działania. To jest ta najgłębsza przemowa, która się odbywa w naszym społeczeństwie. Jednocześnie jest taką przyczyną rozpaczy wszystkich liberałów, Balcerowicza, Schetyny, a dla nas jest powodem do dumy, do radości, do uśmiechu. Bo właśnie to my wdrażamy te najgłębsze zasady sprawiedliwości, solidarności. Te, o których powiedział Kadłubek, że działajmy na rzecz tych, którzy mogą najmniej, bo to jest sprawiedliwość. Jesteśmy więc godnymi jego następcami i Kołłątaja, Staszica, Ściegiennego, zresztą Ściegiennego tutaj też z tej ziemi pochodził ksiądz Ściegienny, Maksymiliana Kolbe, Jana Pawła II, i wielkim dziedzicem Solidarności jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. A w realnych naszych działaniach kierujemy się czymś, co dla ziemi świętokrzyskiej jest fundamentalne z punktu widzenia pragmatyki działania. Tym, o czym mówiła świętej pamięci Grażyna Więsicka, że chcę, żeby rozwój gospodarczy i gospodarczo-społeczny w Polsce był nie tylko rozwojem wielkich miast, ale rozwojem wsi,
małych miast i miasteczek w różnych częściach Polski. I to jest nie tylko motto, to jest dla nas myśl przewodnia całej naszej polityki gospodarczej. A skoro mówimy właśnie o wsi, to mam kilka takich pytań do tych, którzy tutaj na ziemi świętokrzyskiej sprawują władzę w wielu miejscach i w sejmiku województwa, który jest bardzo ważny z punktu widzenia realnego wsparcia dla mieszkańców. Mam kilka takich pytań. 5 pytań o polską wieś i dotyczących polskiej wsi, polskich małych miasteczek. Pytanie pierwsze dotyczy tego, czy troską obywateli jest zwiększanie wieku emerytalnego dla kobiet o 12 lat, z 55 lat, podwyższony na 67, a dla mężczyzn z 60 na 67? Nie. Ale to my wiemy. Czy to jest w interesie wsi polskiej, żeby karać grzywną wytwarzanie produktów rolnych i ich sprzedaż w miejscu wytworzenia? To, co zrobiło PSL wraz z Platformą w 2011 roku? Czy jest w interesie wsi polskiej i małych miast, takich jak, jakich jest większość w województwie świętokrzyskim, żeby zamykać posterunki policji, żeby zamykać placówki pocztowe, zwijać Polskę? Czy to jest w interesie polskiej wsi? A takich posterunków zamknięto 418 z 817, czyli ponad połowę. Też bardzo wiele zniknęło tutaj z ziemi świętokrzyskiej. Czy jest wreszcie w interesie wsi, polskiej wsi i polskich małych miast, kiedy minister, wicepremier z tej partii, Polskiego Stronnictwa Ludowego, chce zabrzeć bardzo szkodliwy dla Polski kontrakt gazowy, uzależniający nas w pełni od Gazpromu, od Rosji do 2037 roku. No właśnie. Nie wolno takich rzeczy robić. I wreszcie, czy jest w interesie wsi, pytam, sprzedaż tak wielu zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, zakładów przetwórczych, bo pamiętajmy, na 25 lat do roku 2015, 26 lat, przez 16 lat rządził PSL w różnych koalicjach, w różnych konfiguracjach i doprowadzili do wielkiej wyprzedaży polskiego przemysłu przetwórczego, która jest dzisiaj, stoi u źródeł tych strapień, tych kłopotów polskich rolników, którzy muszą polegać na zagranicznych pośrednikach. My powoli to odkręcamy, ale pytam raz jeszcze, czy to było w interesie polskiej wsi? No właśnie. I Polacy czekają na odpowiedź na te pytania. A teraz mam 5 przyjemniejszych punktów, które tutaj wypracowałem z parlamentarzystami, wypracowaliśmy z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości i z wszystkimi ministrami, którzy przyczyniają się bardzo do rozwoju poszczególnych obszarów, województw, bo dla nas rozwój to jest właśnie rozwój świętokrzyskiego, bo te wielkie koła zamachowe, wielkie ośrodki miejskie rozwijają się samoistnie dużo lepiej, dużo szybciej, ale pomoc, wsparcie państwa musi przyjść właśnie tutaj, do świętokrzyskiego, żeby ona była jak najbardziej efektywna. Władze województwa, samorządowe władze muszą być w pełni współpracujące z władzami centralnymi. Takich władz tutaj życzę waszemu województwu, bo wtedy będzie po prostu najlepszy rozwój całego województwa. A więc punkt pierwszy to rozwój infrastruktury. I tutaj ta droga, którą państwo posłowie nazywają drogą życia, S74, na którą nie było środków, a która znalazła się w naszym programie. Już tworzymy analizy pod budowę tej drogi. Od Sulejowa, gdzie się styka z drogą S12 i dalej do Piotrkowa Trybunalskiego i na południe do Niska koło Stalowej Woli z drogą S19 i
na południe do A4, a więc połączenie z czwórką, S19, S12 i z jedynką przecież, czyli bardzo ważny tutaj kręgosłup dla województwa świętokrzyskiego, który może przyczynić się do ogromnego skoku cywilizacyjnego. Oprócz tego oczywiście drogi lokalne. Tym więcej będziemy mogli tutaj zainwestować z naszego gigantycznego programu dróg lokalnych. 6,5 miliarda złotych w najbliższym roku, półtorej roku do wykorzystania. Tym więcej, im bardziej uczciwi, skuteczni, sprawni gospodarze. Im więcej gospodarzy z Prawa i Sprawiedliwości. I pamiętając też o panu Przemysławie Gosiewskim, trzeba przypomnieć ten rozwój kolei, kolejnictwa. Pamiętacie państwo, jak na skutek potężnego ataku mediów mainstreamowych, które do dzisiaj w ogromnej większości stoją po stronie różnych grup interesów. Na przykład wielka, komentowana na całym świecie podwyżka ratingu Polski przez agencję Standard & Poor's w ogóle nie została odnotowana przez niektóre mainstreamowe media. To jest ich wstyd, to jest ich brak obiektywizmu, to jest najlepszy dowód na to, jak kłamią, jak oszukują Polaków. Pamiętamy ten przystanek kolejowy we Włoszczowie. Tak ważny dla ziemi świętokrzyskiej. Obśmiewany. A szanowni państwo, tak się właśnie robi w rozwiniętych krajach. Właśnie pociągi nie jeżdżą tylko od jednego do wielkiego miasta do drugiego. Zatrzymują się również właśnie po środku, właśnie w różnych miejscach po to, żeby nadać impuls rozwojowy mniejszym ośrodkom. I to właśnie zrobił pan Przemysław Gosiewski. I jesteśmy jemu ogromnie wdzięczni. Dzisiaj idąc w jego ślady, remontujemy dworce w Kielcach, w Skarżysku Kamiennej, właśnie również we Włoszczowie i remontujemy, modernizujemy także linie kolejowe. Linie kolejowe, które w znaczący sposób skrócą czas podróży między Ostrowcem Świętokrzyskim a Skarżyską Kamienną, pomiędzy Kielcami a Radomiem czy do Sandomierza. Znaczące skrócenie o 30, nawet do 50% czasu podróży po to, żeby kolej stawała się rzeczywiście ponownie elementem integrującym Polskę, elementem wsparcia rozwoju gospodarczego i kontaktów między ludźmi. Świętokrzyskie wreszcie to również wielkie tradycje przemysłowe, była o tym dzisiaj mowa. I tu chcę podziękować bardzo naszemu kandydatowi na prezydenta Kielc, panu Wojciechowi Lubawskiemu, bo z nim właśnie rozmawialiśmy o wielkiej, bardzo ważnej inwestycji, super nowoczesnej inwestycji tutaj w Kielcach. I dzisiaj przed tym spotkaniem, przed tą konwencją mieliśmy okazję być na Politechnice i podpisać umowę o utworzeniu kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, tutaj w Kielcach. A jak ważna jest to jednostka dla rozwoju polskiego przemysłu. Dlatego wspomniałem o Staropolskim Okręgu Przemysłowym. Bo wierzę, że Świętokrzyskie może być oczywiście silne rolnictwem, silne przemysłem rolno-spożywczym, zwłaszcza wtedy, kiedy rok po roku we współpracy ze skutecznymi, uczciwymi władzami województwa będziemy w stanie odkręcić tą sprzedaż przemysłu przetwórczego i tworzyć przestrzeń do stabilizacji cen dla rolników. Świętokrzyskie może być silnym polskim rolnictwem, ale również może być silne polskim przemysłem. I to przyciągnięcie tutaj
Głównego Urzędu Miar, jego znacznej części, tego kampusu laboratoryjnego, właśnie tutaj, świadczy o tym, że widzimy w Świętokrzyskim ogromny potencjał, bo za potęgą przemysłową Austrii, Niemiec, Holandii, Szwecji stoją właśnie tego typu urzędy. To jest metrologia i ta metrologia będzie się rozwijać tutaj, właśnie w Kielcach, właśnie w Świętokrzyskim. To jest świadectwo naszej wiary w rozwój województwa świętokrzyskiego. I wreszcie nasze inwestycje w zdrowie. Ponadproporcjonalnie tutaj, również w porównaniu do innych części kraju i na realizację wielu zaniedbań, wielkich zaniedbań Platformy i PSL-u, wykup nadwykonań, ale też inwestycje w sprzęt techniczny, a także zgodnie z moimi zapowiedziami w expose Narodowy Instytut czy Narodowy Program Walki z Rakiem Onkologiczny. Tutaj Świętokrzyskie już dzisiaj jest w pilotażu właśnie walki z tą straszną chorobą, która zabiera wielu naszych bliskich i jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. To również tutaj właśnie przesunęliśmy środki z centralnego budżetu na rozwój nowoczesnych metodologii w wielu dziedzinach służby zdrowia po to, żeby Świętokrzyskie było rozsadnikiem nowoczesności w medycynie, w służbie zdrowia. Jest to bardzo ważny punkt również dla rozwoju całego województwa. I to ta nasza polityka rozwojowa, ta piątka dla województwa świętokrzyskiego, ta piątka, która stoi w takiej spójności z naszą piątką dla całej Polski, gdzie pokazujemy, jak troszczymy się o dom, o najbliższe otoczenie domu, domy seniora, place zabaw dla dzieci, place tematyczne, o dalsze otoczenie, o dworce PKS, dworce PKP, odtwarzanie nowych połączeń, o rozwijanie Polski, a nie jej zwijanie, o szybki internet, o budżet obywatelski. To wszystko znajduje się w środku pewnych ram gospodarczo-społecznych. I jest rzeczą niebywałą, że instytucje, które za nami nie przepadają, jak Komisja Europejska ostatnio, podkreślają tak wielkie osiągnięcia rządu Prawa i Sprawiedliwości w redukcji ubóstwa u dzieci i młodzieży. Jesteśmy przed Szwecją, przed Niemcami, przed Francją w ich rankingu. Podobnie w rankingu firmy Oxfam nasza polityka społeczna na 157 krajów świata jest na pierwszym miejscu. To chyba coś znaczy. I te ramy znajdują się w jeszcze szerszych ramach, które umożliwiają to wszystko. W ramach gospodarczo-finansowych. W naszym działaniu, w naszym planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w zwiększaniu miejsc pracy, w spadku bezrobocia, we współpracy z takimi skutecznymi, sprawnymi prezydentami, których oby było jak najwięcej, jak pan Wojciech Lubawski. W uszczelnieniu systemu podatkowego. I te wszystkie punkty dają nam prawo pozytywnie patrzeć w przyszłość. Bo uczciwość i skuteczność połączona z wiedzą, z metodami odzyskiwania pieniędzy z rąk gangsterów, z rąk różnych grup interesów, jak mi powiedział niedawno jeden Holender, myśmy tutaj wykorzystywali Europę Środkową niczym w XIX wieku. Mój kraj, mówił o swoim kraju, wykorzystywał wschodnie Indie. Czyli po prostu drenowanie. Popatrzcie Państwo na podatek od zysków firm. Przed 8 lat on otrzymał się w czasach Platformy i PSL na podobnym poziomie. W naszych 3 latach rośnie o 20%. I dlatego właśnie w województwach to jest ogromny zastrzyk finansowy. W urzędach wojewódzkich, w urzędach marszałkowskich przez 8 lat one nie skorzystały na
przypływie podatku CIT. Wcale. W naszych 3-4 latach będzie to wzrost o 20 kilka procent, wzrost o około 2 miliardy złotych. Samego tylko udziału dla urzędów marszałkowskich. Jeśli więc chcemy, drodzy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, jeśli chcecie, żeby ten zasób finansowy w waszych urzędach, w urzędzie, urzędach gmin, powiatów, ale przede wszystkim w urzędzie marszałkowskim był większy, służył wam bardziej na budowę dróg, na rozwój inicjatyw gospodarczych, nowoczesnych, w rolnictwie, w przemyśle, to głosujmy na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Tak, szanowni państwo, to są te nasze skuteczne ramy gospodarcze. Jak na jednym ze spotkań, jednym z setek spotkań, a naszych wspólnych tysięcy spotkań, zostałem zapytany, kto pisze te wasze programy, to odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że to piszą setki uściśniętych rąk, tysiące uściśniętych rąk. I te programy, te ręce, te myśli ludzkie są naszą wielką nadzieją. Są też wielką szansą. Nasza bliskość do ludzi, którą staramy się utrzymać, mimo potknięć, mimo błędów, które każdy popełnia. Chcemy być bliżej ludzi. To nasza szansa rozmawiać ponad głowami mediów, które należą w większości do obcego kapitału albo służą wyraźnie różnym grupom interesów i produkują różne zmyślone fakty, zmyślone okoliczności. Musimy rozmawiać z ludźmi bezpośrednio. I dziękuję wam za to i proszę o jeszcze dodatkowy wysiłek w tych najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach. Bo ten program napisany przez setki rąk, przez tysiące rąk, ma pewien wspólny mianownik. Wspólny mianownik, który został ostatnio, nawet wczoraj wieczorem, potwierdzony przez największą agencję ratingową, jedną z absolutnie największych agencji ratingowych świata, Standard & Poor's, że Prawo i Sprawiedliwość jest dobrym gospodarzem, najlepszym gospodarzem polskiej ziemi. Się zmieniać tak pięknie, żebyśmy potrafili zmieniać też nasze gminy, nasze powiaty i nasze województwa. Musimy wybrać dobrych gospodarzy właśnie w województwie, właśnie w mniejszych ośrodkach, wszędzie tam, gdzie dzisiaj jest PSL, jest Platforma. Chcemy mieć najlepszych gospodarzy, gospodarzy Prawa i Sprawiedliwości. Gaudę Mater Polonia, raduj się Matko Polsko. Ta pieśń zwycięstwa rozbrzmiewała po wielu polach bitew, śpiewana przez nasze polskie zwycięskie rycerstwo. I ja wierzę głęboko, szanowni państwo, że już niedługo, za kilkanaście dni, taka pieśń również będzie rozbrzmiewać po całej Polsce. Bo nasza propozycja, nadzieja, którą dajemy, jest nadzieją dla lepszej Polski, dla jej mieszkańców i całej naszej najdroższej Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. To było wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego podczas konwencji samorządowej Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach. W czasie swojego wystąpienia premier
Między innymi cytował słowa Wincentego Kadłubka, który pisał, że sprawiedliwość to działanie na rzecz tych, którzy mogą najmniej. I to właśnie zdaniem premiera motto i myśl przewodnia polityki społeczno-gospodarczej prowadzonej przez rząd. To Polskie Radio 24, już 27 minut po godzinie 13. Reklama. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita. To witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Pomyśl o lekarzu, który widzicie po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, on Nowak się jakoś zebrał i kupił laptopa o 400 zł taniej. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych mega okazji. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ach, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking raf, pam, pam, pa. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i... W tę sobotę w Lidlu łopatka wieprzowa marki Rzeźnik 40% taniej, 7,79 za kilogram. Kawa rozpuszczalna Belarum Green 30% taniej, jedynie 9,79 za 200 gramów. I polskie brokuły 40% taniej, 2,39 za sztukę. Bo to tania sobota w Lidlu. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twarożkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. To Polskie Radio 24, minęła 13.30. Czas na informację dnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. W Kielcach trwa konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że rządy PSL nie przyniosły polskiej wsi nic dobrego. Dlatego PSL nie powinien dłużej rządzić w samorządach. Cała ta polityka, która tak bardzo, szczególnie w latach 90., ale i później uderzała w wieś, to jest polityka PSL. Jeżeli tym się odróżniali szczególnie, to prorosyjskością. Nawet przebijali tutaj SLD. To ostatnia sobota kampanii przed wyborami samorządowymi. Głosować będziemy w następną niedzielę, 21 października. Druga tura wyborów zaplanowana jest na 4 listopada. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze jest już właścicielem radomskiego lotniska cywilnego. Wiosną przyszłego roku mają ruszyć warte 500 000 zł inwestycje. W uroczystości podpisania umowy zakupu lotniska przez PPL wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał, że rozbudowa portu znacząco wpłynie na dalszy rozwój Radomia. Przyciągnięcie takiego wiarygodnego, bardzo ważnego inwestora, jakim są porty lotnicze tutaj na lotnisko do Radomia, to jest jednocześnie wielka przyszłość Radomia. Zwiększenie przepustowości portu, czy w ogóle zbudowanie tego portu do wielkości zdolnej do przyjęcia 10 milionów pasażerów. Tak, naprawdę?
spójny z rozwojem, z koncepcją całej infrastruktury lotniczej, komunikacyjnej Polski. Jest dla Radomia wielką sprawą. Suma inwestycja pochłonie około miliarda złotych. Przedłużona zostanie m.in. droga startowa. W planach jest też budowa płyt postojowych. Radom stanie się portem zapasowym dla Okęcia, mówi wiceminister infrastruktury Mikołaj Wilita. Port w Radomiu będzie stanie odciążyć lotnisko Chopina, które dzień za dniem staje się coraz bardziej przepełnione. Rozbudowa sieci drogowej i rozbudowa sieci kolejowej jest w stanie zapewnić dojazd w czasie dochodzenia do godziny, a to staje się bardzo atrakcyjną alternatywą. Tatowskie lotnisko ma być gotowe na przyjęcie przewoźników i pasażerów już za dwa lata. Nie tylko wejdą do mieszkań i ogrodów, a także zajrzą do miejsc, by sprawdzić, czy palą mieszkańcy. Strażnicy miejscy w Szczecinku zyskali nowe uprawnienia. Rozpoczęły się szkolenia, w ramach których funkcjonariusze uczą się, jak pobierać próbki do analizy chemicznej, mówi Grzegorz Grontys, komendant Szczecińskiej Straży Miejskiej. Będziemy prowadzić szkolenie dla strażników, zresztą nie tylko naszych strażników, ale dołącza się też kilka straży, niekoniecznie z najbliższej okolicy, którzy są tym zainteresowane. Strażnicy będą przeszkoleni w zakresie pobierania próbek spalenisk, następnie wysyłane do firmy, która będzie zajmowała się profesjonalnym badaniem. Jeżeli wyniki próbek będą takie, że w palenisku było spalane coś, co jest zabronione, w związku z czym będziemy kierować wnioski o ukaranie do sądu. Podobne uprawnienia mają już strażnicy miejscy ze Słupska, którzy już wielokrotnie pobierali próbki z pieców mieszkańców podejrzewanych o spalanie odpadów. W okolicach Grenfell Tower w Londynie są niebezpieczne dla życia toksyny. Mogą wywoływać długotrwałe problemy ze zdrowiem, a także raka. To wstępne wyniki raportu, do którego dotarł Guardian. Mimo nalegań autorki, toksykolog z University of Lancashire, urzędnicy odmówili dalszych analiz. Duże stężenia w pyle, w gruzie, ale też w glebie wokół wieżowca. Według profesora Nestec, naukowca o polskich korzeniach, trzeba pilnie wykonać kolejne badania, bo ze wstępnych analiz wynika, że może to być zagrożenie dla pogorzelców, ale też dla mieszkańców w promieniu około kilometra od spalonego wieżowca. A w cieniu Grenfell Tower są inne bloki, boisko sportowe czy centrum rekreacyjne i kawiarnie. To bardzo niepokojące. Wielokrotnie pytaliśmy o zagrożenie i mówiono nam, że wszystko jest w porządku. Mówi BBC Moira Samuels, jednej z organizacji walczących o prawa poszkodowanych w tragedii. Guardian pisze, że Public Health England, rządowa agencja medyczna, monitoruje stan powietrza i że nie widzi zagrożenia. Nie chce podejmować żadnych działań, dopóki nie ukaże się ostateczna wersja raportu. Ustanie się to w przyszłym roku. Ale autorka dokumentu, toksykolog z University of Central Lancashire, ekspertka pracująca przy dochodzeniu w sprawie tragedii, ostrzega. Największe zagrożenie nie wynika z wdychania powietrza, a z kontaktu ze skażoną glebą czy z obiektami w okolicy. Dla Polskiego Radia, Adam Dąbrowski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Moimi Państwa gośćmi są dziś panie doktor Dobrawa Biadun, Konfederacja Lewiatan. Dzień dobry. Jelena Górna, OPZZ. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem, o którym chciałabym porozmawiać, jest ochrona zdrowia. Zagadnienie o tyle szerokie, co powiedziałabym, że dyskusje nieskończone. W Radzie Dialogu Społecznego dyskusje na ten temat trwają latami. Ciągną się, ja bym powiedziała, jak brazylijski tasiemiec tak naprawdę. Szczególnie, że problemy w gruncie rzeczy, choć coraz nowe, to tak naprawdę zawsze takie same. No i zacznijmy od tego takiego samego tematu, który się pojawia, czyli od wynagrodzeń. I muszę przyznać, że chyba można trochę, i myślę, że nasi słuchacze też trochę mogliby w tej sprawie stracić orientację. Dlatego, że ostatnio przecież uchwalono, prezydent podpisał ustawę o minimalnej płacy w ochronie zdrowia. Kilka dni później do akurat Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog przyjeżdżają pielęgniarki, które protestują i żądają podwyżki wynagrodzeń. No i pytanie jest do pani takie, czy po prostu dobra sytuacja na rynku pracy nakręca tę spiralę żądań, tak faktycznie, czy też tak naprawdę walka o płacę minimalną nie miała żadnego sensu, bo w ogóle nie o to w ochronie zdrowia chodzi. No to, żeby było trudno, to Renata Górna i Związki Zawodowe. Znaczy, pytanie jest bardzo proste i bardzo skomplikowane jednocześnie, bo prawda jest taka, że ta ustawa porządkuje trochę. Ta ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne, taki bardzo długi tytuł, ale ustawa, która poszerza jej obowiązywanie, jej zasięg,
na tych pracowników, tych najniżej zarabiających w szpitalach, czyli tak zwanych, na tak zwanych pracowników działalności podstawowej, pracowników niemedycznych, my to tak mówimy potocznie, kolokwialnie, ale pracownicy, którzy... To jest pewne osiągnięcie. To jest pewne osiągnięcie. Od czerwca ubiegłego roku w Radzie Dialogu podjęliśmy wszyscy, pracodawcy, związki zawodowe, podjęliśmy wszyscy taki dialog, aby również pomyśleć o tych wszystkich pominiętych w czerwcu 2017 roku grupach zawodowych i to jest krok w dobrym kierunku. Ja myślę, że wymieńmy je na przykład. To są, powiedzmy, salowe, tak? To są na przykład salowe, to są sanitariusze, to są rehabilitanci, to są takie ale zawody, też sekretarki które, medyczne. Ale też sekretarki medyczne, czyli takie zawody, które tak zwane uczestniczą też w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych. Zawody medyczne, czyli niemedyczne, czyli te, które no, nie mają samorządu zawodowego, bo mówimy tutaj zawody medyczne, czyli te takie ściśle reprezentowane w samorządach, lekarz, pielęgniarka, farmaceuta, diagnosta, fizjoterapeuta i te wszystkie inne pozostałe, których ustawa nie objęła. Ale jakby nie chciałam też wątku tylko na ten temat. Ustawa jest dobrym krokiem, w dobrym kierunku. Natomiast czym innym jest to, że zaczynamy od nowa obejmowanie pracowników, którzy zostali nieobjęci, a czym innym jest to, na ile będą zabezpieczone środki na jej realizację. I tutaj jest jakby też problem numer dwa. No właśnie, ale środki na jej realizację to jest jedno, ale środki okazuje się, że muszą być wyższe, bo w momencie, kiedy przyjeżdżają te pielęgniarki, o których ja tu uparcie wspominam i z którymi dochodzi do porozumienia, ciekawy jest też, myślę, wątek, do którego warto się odnieść, z kim one w ogóle rozmawiają. One tak naprawdę spotykają się z ministrem zdrowia, nie tylko, oczywiście ze swoimi władzami też, ale minister zdrowia nie ma w ich sprawie nic do powiedzenia de facto. I tu dochodzimy do clou sprawy, ponieważ ich szpitalem zarządza, tak mówiąc kolokwialnie i prosto, tak, jest jednostką nadzorującą, tak naprawdę samorząd, więc one właściwie w samorządzie powinny tylko na ten temat rozmawiać. A z pieniędzmi w samorządach na ochronę zdrowia nie jest najlepiej, to się już pojawiło przy okazji stawki godzinowej wprowadzania. Dobra, wiadomo. To jak to będzie teraz? Znaczy, może zacznijmy od początku, od tego, że kwestie wynagrodzeń i w ogóle finansowania ochrony zdrowia jest tematem rzeką od tak naprawdę początków naszej nowej ery, od 1989 roku i kiedy mieliśmy okrągły stół i białą księgę i informacje i jeden z punktów to są właśnie kwestie płacowe również. I ten wątek przewija się przez lata. Ostatnio pan minister powiedział, że Polacy nie są gotowi o tym, żeby rozmawiać o podwyższeniu składki, czy w ogóle kwestiach związanych z dopłacaniem do świadczeń. Tak, mowa. Natomiast no jeżeli my nie jesteśmy gotowi, to pytanie, skąd mają być środki na to, żeby ludzie w ochronie zdrowia godnie zarabiali. I no i tutaj 6% pojawia się PKB do 2024. Drugi się wątek, który pojawia w tym wszystkim, to jest to są te zaniedbania związane z wyliczeniami kosztowymi dotyczącymi poszczególnych świadczeń. W momencie, kiedy ładnych 10 lat temu, jak nie więcej, został określony koszyk i wskazano, ile wartość punktowa wynosi za poszczególne leczenie pacjenta, tak do tej pory właściwie nikt tego nie zmienił. My od dawna już postulujemy, że powinna być wydzielona z tej części, którą dostaje szpital, część dotycząca wykonywania świadczeń dla pacjenta i część dotyczy tak naprawdę tych wszystkich wartości wynagrodzenia. I wtedy byśmy wiedzieli, ile tak na dobrą sprawę pacjent może otrzymać. Tak. Sytuacja szpitali, proszę Państwa. My chcemy obudź się Polska ma. Słowem wszędzie tam, gdzie praca, modlitwa oraz działalność społeczna. A to dzisiaj nie ma obudź się Polska, tak. Także trzaski, że blaski. Wszelkich dzielących nas różnych sporów. Wyrażam nadzieję,
że płód szczeciński Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski będzie się przyczyniał do umocnienia... To są nadużycia, bo to jest kult pogański i oni nie powinni łączyć z tymi państwowymi narodowymi. Nie powinno się. I dlatego też będzie źle. Myślą i czują po polsku. Wojna. Raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam. Z wyrazami szacunku i sympatii prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. A na ręce... Najważniejsze to jest wystąpienie Dudy. Takie nadużycia są, wiesz, że abyśmy nie byli sierotami. Rzeczywiście. Kurwa mać. Biedronka była. No właśnie. Prowadź nas i przyszłe pokolenia. No to jest las, no. Umiłowani dziś historyczny dzień. Dziejowe wydarzenie w życiu miasta Szczecina, archidiecezji i całej Polski. Papieska pierwsza koronacja obrazu w Szczecinie. Chcemy dziękować Ojcu Świętemu Franciszkowi za poświęcenie koron i upoważnienie, aby dziś ksiądz prymas Polski w jego imieniu nałożył drogocenne korony na stronie Jezusa i jego i naszej najukochańszej Matki. Dziękuję naszemu pasterzowi, księdzu arcybiskupowi za zaangażowanie i pomoc w drodze do koronacji. Dziękuję za wsparcie sekretarzowi księdzu doktorowi Julianowi Kuwaskiemu. Dziękuję księdzu biskupowi Henrykowi za wytrwałe towarzyszenie przez modlitwę i głoszenie Słowa Bożego podczas dziewięciomiesięcznej nowenny przygotowującej nas do dzisiejszego wydarzenia. Korony i suknia to dar ludzkich serc, parafian, mieszkańców miasta, wielu z archidiecezji,
ale również i wielu z innych miast, którzy się o tym dowiedzieli, przysyłali swoje błota i każdy ma swoją cząsteczkę w tych koronach i w tej sukni. Wszystkim za wszystko z całego serca dziękujemy księdzu prymasowi za jego posługę wśród nas, księdzu arcybiskupowi Nowakowi za słowo z Rzymu, księżom biskupom, ordynariuszom naszej archidiecezji, Edwardowi i Tadeuszowi, wszystkim księżom biskupom, kapłanom i diakonom za sprawowanie tej wyjątkowej Eucharystii i udział w akcie koronacyjnym. Duchowo łączą się z nami ksiądz arcybiskup metropolita Ludwik Szik z Bamberg. Duchowo łączą się z nami arcybiskup Berlina, ksiądz arcybiskup Koch. Do pielęgniarki, żeby to... Bo to nie chodzi o to, że my zarzucamy, że dostają jedni więcej, drudzy mniej, tylko dlaczego są aż takie zarobki? No dlatego, że cały system ustawiony jest na przykład na barkach lekarzy i pielęgniarek, więc szpitale, które chcą funkcjonować, placówki, które chcą funkcjonować, no muszą ich zatrudniać. No i to wszystko się nakręca i nagle ta spirala plus jeszcze te propozycje, które padają ze strony Miodowej czy z premiera, no powoduje, że to coraz bardziej się nakręca. No i widzą ci ludzie młodzi te wszystkie finansowe korzyści, które mogą mieć, a potem stają przed rzeczywistością, która nie jest taka różowa, jakby się wydawało. No i jeszcze tutaj w tym elemencie jest jeszcze, oczywiście pojawia się ta kwestia braku lekarzy, który trzeba zapewnić. No i właśnie to jest też jakby pytanie, czy to, że na przykład, jak mówi premier, dwukrotnie wzrosła liczba studentów kierunków medycznych, no bo wzrosła liczba, tak, otwieranych wydziałów, czy to na przykład może załatwić sprawę, bo wiemy, że tych lekarzy nam brakuje, tam jeden na ilość pacjentów zdecydowanie mniej niż w Europie Zachodniej. Na pewno tak. I my tutaj, wiesz, jako przedstawiciele w Radzie Dialogu Społecznego, partnerzy społeczni, wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na no, zasoby kadrowe w ochronie zdrowia. Rozpoczęliśmy nawet na ten temat debatę ostatnio i zaczęliśmy od grupy takiej najbardziej wydawałoby się deficytowej, gdzie jest luka pokoleniowa i wiele innych problemów od pielęgniarek właśnie, ale tak jak zgodzę się z panią doktor, za chwilę będą miały 60 lat średnio. Tak, dokładnie. Zgodzę się z panią doktor, że jednak musimy przejrzeć zasoby ilościowe, jakościowe, wiekowe każdej grupy zawodowej. I to jest jakby numer jeden. Oczywiście zwiększanie limitów na studia medyczne jest tutaj bardzo dobrym kierunkiem. Bardzo tutaj kibicujemy ministrowi, też jakby no dbamy o to, żeby to było kontynuowane i co roku zwiększane, ale problem w czym tkwi? Gdzie są największe kolejki? Największe kolejki pacjenci mają, stoją przed gabinetami specjalistów. I tutaj te specjalizacje są takim, wydaje się, takim słabym ogniwem systemu, tak. Bo jednak są tacy specjaliści, do których się czeka naprawdę miesiącami, jeśli nie latami. A jednocześnie w niektórych specjalizacjach w naszej ocenie są przyrosty kadrowe. A liczba miejsc w ogóle specjalizacyjnych nie rośnie. Dokładnie. Tu jest tutaj się wydaje. Natomiast zachęty takie finansowe dla młodych, żeby mieli więcej na wstępie swojej pracy zawodowej, zostawali w kraju. My się pytamy młodych ludzi, młodych lekarzy i dla niektórych, owszem, jest to jakiś impuls, dla niektórych nie, bo... A chyba właśnie wyjadą, tym najważniejszą kwestią jest dostanie się na specjalizację. Dokładnie, wyjadą za granicę i powiedzą, że oni sobie odrobią to w ciągu jednego czy dwóch lat i oni oddadzą te pieniądze, jeżeli byłyby takie propozycje, jakby, no, które by zachęcały ich do zostania. Więc chyba bardziej idźmy w kierunku zwiększenia specjalizacji, zwiększenia limitów przyjęć i no i płac. I płac jednak nie oszukujmy się, ale wynagrodzenia są istotnym elementem takim motywującym do zostania w kraju. No to powiedzmy o czymś, co jakby świętuje swoją rocznicę. Mam tutaj na myśli sieć szpitali. Tam też w momencie, kiedy ta sieć wchodziła, były różne opinie na ten temat. No to jak to po roku wygląda? Dobra wywiad. Znaczy z naszej perspektywy wygląda tak, jak niestety myśleliśmy, że będzie wyglądała, ponieważ sieć szpitali nie została w żaden sposób zbudowana adekwatnie do potrzeb zdrowotnych pacjentów. Także w jednym miejscu mamy przerosty szpitali, w drugim mamy niedobory szpitali.
nie została rozwiązana sytuacja. Wielu właścicieli... Znaczy, ale czy jest tak, że na przykład przerosty są, nie wiem, w dużych miastach, a niedobory w małych? Bo tam była mowa w pewnym momencie, że chodzi o to, żeby był łatwiejszy dostęp do lekarza w terenie, żeby w małych ośrodkach, żeby pacjent nie musiał tam jeździć i tak dalej, i tak dalej. Czy to zostało zrealizowane? Znaczy, jeżeli byśmy wprowadzili...